Po raz pierwszy na Politechnice Opolskiej rusza program mentoringowy, nazywa się on Mentor Mix. Działamy na rzecz studentów z ogromnymi talentami, którzy przez kilka miesięcy będą pod opieką mentora zawodowego oraz mentora kariery. A ci mentorzy kariery to nasi byli absolwenci, nasi byli studenci, dzisiaj osoby reprezentujące biznes, reprezentujące ciekawe obszary działania menedżerskie, jak i związane właśnie z kwestiami technicznymi, więc studenci będą mieli okazję pod ich skrzydłami rozwijać swoje talenty. Podczas ostatniego spotkania naszych mentorów z naszymi studentami, czyli Menti w programie mentoringowym Mentor Mix, była możliwość sparowania studentów właśnie z mentorem z biznesu. Utworzyliśmy 6 fajnych par mentoringowych, które będą od stycznia do maja ze sobą współpracowały jeden na jeden. Będą to spotkania już ustalane między sobą z dyspozycyjnością dla studentów, jak i dla mentora. Zakończenie programu planujemy w czerwcu. Liczymy na to, że ta pierwsza edycja spowoduje, że kolejne edycje powstaną i będą dawać możliwość naszym studentom na zdobywanie jeszcze większego doświadczenia i wiedzy od mentorów z biznesu. Myślę, że z racji tego chociażby, że jestem absolwentem Politechniki, to jest jedno. Po drugie, myślę, że moje doświadczenie naprawdę jest bogate w różne rzeczy i mogę je przekazać tak jakby przyszłym, że tak powiem, pracownikom, którzy może dzięki temu nie popełnią tych błędów, które ja popełniłem. Pierwsze, dlatego że sama byłam kiedyś uczestniczką takiego programu mentoringowego, akurat to był mentoring biznesowy i powiem szczerze, że to było 5 lat temu, ale do dzisiaj przypominam sobie niektóre rady i słowa mentora. Dało mi to dużo do myślenia i naprawdę bardzo pomogło w rozwoju osobistym, ale też zawodowym. Myślę, że to jest doświadczenie zarówno dla młodych ludzi, ale również doświadczenie dla nas. Czasu mamy tyle, na ile staramy sobie go wygospodarować i myślę, że w tym możemy też pomóc młodym ludziom, żeby spróbować znaleźć ten czas i podzielić go na to, co jest ważne od strony takiej prywatnej, na to, co jest ważne od strony zawodowej. No i cóż, podzielić się naszym doświadczeniem. Lubimy pracować z młodymi ludźmi, w szczególności ambitnymi ludźmi i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. W każdym razie jesteśmy pełni optymizmu. Właśnie to, że już kończę studia i jednak chciałabym znaleźć pracę już w swoim zawodzie, bardziej przygotować się na rynek pracy. Wiem, że tutaj właśnie na czym polega ten program, więc przede wszystkim to był ten argument, żeby się zgłosić. Zdecydowałem się na ten program z tego też względu, że jestem dopiero na początku swojej kariery zawodowej, no i liczę, że praca z ludźmi, którzy już tam mają te swoje kariery zawodowe, że tak powiem, rozwinięte, pomoże mi w dobrym kierunku rozwinąć po prostu swoją.